AKG P220 to mikrofon wielkomembranowy, przedstawiany często jako mikrofon wokalowy. I choć to oczywiście prawda, gdyż będzie on doskonałym wyborem, jeśli chodzi o rejestrację ludzkiego głosu, to sprawdzi się on również w innych zastosowaniach. Jest on odporny na wysokie ciśnienie akustyczne, a to oznacza, że wachlarz zastosowań ma ogromny. Możesz go użyć chociażby do nagrywania gitary akustycznej i dysponujemy takim przykładem, a konkretniej Noemi zagrała na ukulele parę dźwięków. Posłuchajcie. Wspomniałem o nagrywaniu głosu, a więc już demonstrujemy to nagranie. Nadmienię tylko, że jasny głos Noemi nie przepada za jasnymi mikrofonami. Jednak ten mikrofon, pomimo rozjaśnionej góry, nie jest przesadnie jasny. I co najważniejsze, nie brzmi tanio. Posłuchajcie. Czerwone jagody wpadają do wody. Powiadają ludzie, że nie mam urody, lecz mi matuś rzekła, córuś moja droga, przecież masz majątek. Czerwone jagody wpadają do wody, powiadają ludzie, że nie mam urody, lecz mi matuś rzekła, córuś moja droga, przecież masz majątek, na co ci uroda? Mikrofon ten doskonale nada się również do nagrań lektorskich. Przez cały okres trwania testu mówię właśnie do tego mikrofonu. Raz, dwa, trzy, próba mikrofonu. Brzmi przyjemnie, prawda? Oczywiście ja profesjonalnym lektorem nie jestem i nigdy nie będę, natomiast zdaję sobie sprawę, że w rękach profesjonalisty będzie brzmiał jeszcze lepiej. AKG P220 to mikrofon o zastosowaniach dość szerokich. Wiem, że jeśli jesteś gitarzystą bądź też wokalistą, to będziesz chciał nagrać sobie jedno i drugie, czyli twoją gitarę i twój wokal. Mikrofon ten nada się do tych zadań doskonale, pod warunkiem, że najpierw zarejestrujesz sobie swoją gitarę jako podkład, a potem twój wokal. Możesz oczywiście zrobić sobie to razem na jednym mikrofonie, ale wtedy albo twój wokal, albo gitara może nie być w tej samej proporcji. Mikrofon ten zmienił kolor na czarny ze srebrnego. Wygląda znacznie lepiej niż ten model poprzedni. W tym ubranku prezentuje się znakomicie. W stosunku do modelu P420 różnice w brzmieniu są delikatne, ale tutaj nie możemy zmienić charakterystyki pracy kapsuły. Jednakże należy pamiętać, że mamy tutaj tłumik, pad oraz filtr niskich częstotliwości. Jest to jeden z atrakcyjniejszych cenowo mikrofonów do stosowania jako overheady. Oczywiście królem jest C214 i C414, oczywiście overheadów, jednak za cenę jednego C214 nabędziemy dwa P220. W komplecie oczywiście jest niezbędna skrzyneczka pozwalająca na ochronę naszego mikrofonu oraz uchwyt tłumiący drgania. Reasumując, jeśli szukasz markowego, uniwersalnego mikrofonu pewnościowego do różnych zadań, do nagrania gitary, swojego instrumentu innego, dętego czy głównego wokalu, to P220 uważam, że spełni swoje zadanie bez problemu i spełni twoje oczekiwania. A z drugiej strony sprawdźcie sobie ten mikrofon sami. Myślę, że nie będziecie zawiedzeni. I to byłoby na tyle. Wszystkiego dobrego. Na razie, pozdrawiam, cześć.